Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Weronika Zając, kanał Goniec Freak Fight, a wraz ze mną Denis Załęcki. Witaj. Cześć, witam cię. No ja słyszałam, Denis, że niedługo będziesz bił się z kolegą. Czy to prawda? Prawda. I czy to oznacza, że dymów nie będzie? Nie będzie. To co w takim razie zobaczymy? Bardzo mocną i krwawą walkę w klatce. A powiedz mi, może jeszcze zanim przejdziemy do tego pojedynku, jak się zmieniło w ogóle twoje życie, odkąd wystąpiłeś na łamach Federacji High League? Zmieniło się o 180 stopni. Zmieniłem swój styl życia. Wszystko się praktycznie zmieniło. Pojawili się fani, bardzo duża ilość tak naprawdę. I powiedz mi, czy to cię czasami nie przytłacza, że wszyscy właśnie albo do ciebie piszą, albo pojawiają się jakieś shorty z twoim udziałem i tak dalej? Pierw mnie trochę to przytaczało, teraz już się przyzwyczaiłem. Wszyscy piszą, staram się odpisywać na bieżąco. Jest tego naprawdę setki tysięcy, dziesiątki tysięcy wiadomości. Nie daję rady wszystkim odpisywać, bo mi to zajęłoby z połowę życia. Ale fajnie, miło, że dostaję tyle komentarzy, tyle zdjęć, co ze mną sobie robię, fajnie. Cieszę takie coś. Bo też podejrzewam, że spotkałeś się pewnie z krytyką, czy też z hejtem. Jak na to w ogóle reagowałeś na początku? Na początku to wiesz, wszystkim odpisywałem, blokowali mi co chwilę czat, dostawałem co chwilę jakieś bany, nie? Ale już nie ubliżam tym osobom, które do mnie piszą, po prostu ich zaraz blokuję i tyle. No dobrze, to teraz przechodząc właśnie do twojego przyszłego pojedynku na łamach Federacji High League, powiedz mi, jaka twoja cecha stanowi przewagę nad Arturem Szpilką? Myślisz, że jest coś takiego? Myślę, że moja dynamika i siła ciosu. To będzie stanowiło główną przewagę. A czy jest coś, czego się obawiasz w tym nadchodzącym pojedynku? Nie. Nie obawiam się niczego. Proszę. No to skoro nie obawiasz się niczego, to tutaj widziałam komentarze naszych widzów i nie tylko, że chcieliby cię bardzo zobaczyć w oktagonie z Alberto. Jak ty się zapatrujesz w ogóle na takie ustawienie? Spoko zestawienie, ale jak widzisz, teraz miałem trzykrotnego mistrza świata Kubiszyna, daliśmy wyrównaną walkę, teraz mam pretendenta do mistrza świata, najlepszego boksera w Polsce, jednego z lepszych bokserów w Polsce. I wiesz, później walczysz z Alberto, to tak jakbym, nie wiem, kurczę, no słabszym jest przeciwnikiem o wiele niż Szpilka i tak dalej, nie ma co to porównywać. Także ja idę coraz wyżej, nie? Coraz lepszymi chcę się bić. Nawet jak przegram z Arturem, ale wiadomo, nie przegram, ale taka się sytuacja może zdarzyć, jak przegram, to i tak idę wyżej, nie? Chcę się bić coraz lepszymi. Okay. Bo za 5 lat już będę miał 30 lat, jeszcze jestem młody, wiesz, jak teraz będę przegrywał, ale z najlepszymi, to tak się zahartuję, że jak będę miał, i będę zapierdolony na treningach, że będę miał 30 lat, to już później z nikim nie przegram. Już nie będzie konkurencji. Czyli widzę, że masz z każdym starciem, z każdym wystąpieniem w oktagonie apetyt na więcej po prostu. No dobra. A powiedz mi w takim razie, czyli co, Alberto odpada, bo chcesz zawodowców? Chcę się bić po prostu z najlepszymi. O. Nie mówię, że odpada, ale jest taka możliwość. Miał taką możliwość wcześniej, no ale no nie wyszło. No ale teraz już mam plan na siebie, nie? Mam fajnych zawodników, z którymi mogę walczyć, z którymi chcę walczyć. No. Powiedz mi, czego nauczyło cię starcie z Don Diego? Bo myślę, że już minął jakiś czas, żebyś mógł nie przemyśleć pewne kwestie, obejrzeć swoją walkę. Ile razy oglądałeś swoją walkę z Don Diego? Kurczę, z 15 razy. Mhm. No i z 15 razy zastanawiałem się, czy kurwa nie dać tego, jak to się nazywa. Nie odwołać się od werdyktu, bo do mnie dużo sędziów dzwoniło, że powinien się odwołać. Nawet sędzia z KSW do mnie dzwonił, że powinien się odwołać. Ale już trochę czasu minęło, już nie zdążyłem z terminem i mówię, dobra, chuj tam wyjebane, jak uważacie, że ta walka była wyrównana, że mogła pójść na moją korzyść albo na jego, to spoko, dla mnie to się liczy, wasze zdanie jest dla mnie ważne, wiesz, tak samo wielu ludzi, nie? Wiesz, no trzykrotny mistrz świata walk na gołe pięści, mistrz walk na gołe pięści, który nie doznał ani jednej porażki jak do dnia dzisiejszego, ostatnie półtorej minuty spierdala, nie chce wejść w wymianę, trzykrotny mistrz świata z amatorem, słabo trochę, nie? Ja tam jestem zadowolony z walki, nie pokazałem za dużo, tyle. Ale czy, no właśnie, ale czy chciałbyś powtórki takiej walki, żeby zobaczyć właśnie, jak się zmieniły twoje umiejętności i tak dalej? Tak, rewanż będzie na 100%. To ja mówiłem, że jak ja mam dalej walczyć w High League, no to rewanż to jest pierwszorzędna sprawa. Także po nowym roku rewanż MMA, tak jak przegrałem, tak samo chcę rewanż MMA. No dobra, to teraz mam pytanie z innej beczki, bo jesteś właśnie, że tak powiem, twarzą dymów i nie jedna osoba to przyznała. Powiedz mi, za co można dostać liścia od Denisa Załęckiego? Za niekontrolowanie słów swoich. Za ktoś przekroczy cienko tą linię, no to musi się wtedy zderzyć ze ścianą. A czego nie lubi w ludziach Denis Załęcki? Może w ludziach, którzy są w świecie freak fightów? Nie lubię dwulicowych ludzi, fałszywych ludzi. Tu ci podaję rękę, zaraz pójdzie się obgadać, tutaj cię nawyzywa, zaraz ci podejdzie siema ziomuś, wiesz, nie lubię takich ludzi, wszyscy to są kurwa aktorzy, na siłę szukają dymów, nie są sobą
I tyle. No widzisz, tutaj 3/4 osób są kurwa jakieś aktorzy, nie aktorzy. I tacy ludzie w życiu nie zarobią normalnych pieniędzy za takie walki, no bo to jest wszystko udawane, nie są sobą, tak? Ja jestem sobą od początku do końca, nigdy sobą nie przestanę być. No i mi się to opłaca. A po co w ogóle zajmujesz się tym, dlaczego zajmujesz się tym, czym się zajmujesz, oprócz aspektu finansowego? Bo wiem, że to też ma duży wpływ na taką decyzję, żeby po prostu występować na ramach Freak Fightów. Wiesz co, ja się lubię bić, ja muszę się gdzieś zawsze wyładować, czy to na treningach, czy na sparingach, po prostu lubię się bić. Zamiast bić się gdzieś tam po ulicach, czy coś, to tutaj mogę się bić z fajnymi, mocnymi ludźmi. To rozumiem, że już... Z menelami, co kurwa dostanie w łeb, zaraz na policję pójdzie. To rozumiem, że już nie praktykujesz walk ulicznych. Nie to, że nie praktykuję, ale jak ktoś zaczepi, no to szybko to się kończy, ale raczej nikt mnie nie zaczepia. Jak ktoś mnie zna, wie jaki jestem, no to chyba, że ktoś mnie nie zna, chce poznać, to wtedy się dowie, kto jestem. Właśnie przypomniało mi się teraz, wracając jeszcze do tematu właśnie walki z Arturem Szpilką, że ktoś zestawiał Artura Szpilkę i twojego tatę. Czy twój tata w ogóle jeszcze się pojawi we Freak Fightach, czy będzie chciał w ogóle zawalczyć? Tak, pojawi się i to pewnie w najbliższym czasie. Może grudzień, może luty, zobaczymy. No fajnie byłoby razem z nim wystąpić na jednej gali, no myślę, że byłoby o wiele raźniej. Tak, fajnie by było, znaczy czy raźniej, nie wiem czy raźniej. Większy stres? Większy stres, bo stresowałbym się walką ojca. Mhm. I co bym się stresował? Zestresowałbym się i pewnie mogłoby mi pójść gorzej w mojej walce, nie? A propos innych walk, które będą właśnie niedługo na ramach Federacji High League, no to będzie takie zestawienie Ferrari kontra Bomba. Myślę, że będzie dużo dymów. Powiedz mi, za kim jesteś i dlaczego? Może być dużo dymów. Za kurwa dzwany. Może być dużo dymów. Z tych strony może być, tak. No. Ale za kim jesteś? Za kim jestem? Nie wiem. Nie wiem, za kim jestem. Na mnie nie będę wybierał. Czyli pewnie nie śledziłeś poczynań kolegów, tylko bardziej się na swoich przygotowaniach skupiłeś ostatnio. Nigdy nie skupiłem na nikim, nie? Jak ktoś, jak zapytasz mnie, kto może wygrać, to ci mogę odpowiedzieć, ale za kimś, za swoimi kolegami mogę jedynie być, nie? Ale znam tego, także wiesz, tak nie lubię mówić, kto tam, kogo bardziej lubię, kogo mniej. A jak cię zapytam na przykład pojedynek Natsu kontra Lexi, to jesteś w stanie powiedzieć, nie wiem, która ma większe szanse? Kurczę, wiesz co, Natsu wygra pierwszą walkę. Lexi dużo się poprawiła, ale pewnie Natsu też. Kurczę, będzie dobra walka, wyrównana, nie? Na pewno Lexi ma większą determinację, żeby wygrać, ale za to Natsu ma jaja, to przysłowiowe jaja, że nie odpuści, nie? No bo nie zajebista walka, bardzo fajna. Myślę, że bardzo widowiskowa. A jeszcze wracając do dziejów innej federacji, kojarzysz, co się dzieje obecnie na łamach Fame MMA? Coś tam kojarzę, w miarę jestem na bieżąco. Jakieś konkretne pytania? Tak, mianowicie chcę nawiązać do tego, że właśnie Murańscy powrócili i na Cage'u bodajże Jacek Murański powiedział o tym, że wyraża chęć uczestnictwa w wyborach prezydenckich. I powiedz mi, czy byś zagłosował na takiego Jacka Murańskiego? Jak najbardziej. A dlaczego? No, kurwa, nie wiem. Dużo argumentów mógłbym się raz tutaj wymienić, ale zostawię je dla siebie. No dobra. Spoko, już zawijamy. Okej, już zawijacie, także tym akcentem kończymy tę rozmowę. Ci bardzo dziękuję za wywiad, no i mam nadzieję do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.